Co mówi się o golcach? Czy Edyta Golec chce odejść z Golec u orkiestra? Najpierw Sopot, Opole, a teraz taka nowina. Jako komentarz powiem, że w ostatnim czasie często pada pytanie, czy Edyta Golec faktycznie opuści Golec u orkiestra. Jeśli tak, to dlaczego? Takich rewelacji byśmy się nie spodziewali. W rozmowie artystki z reporterem Damianem Glinką poznaliśmy jej plany na przyszłość. Czy utalentowana artystka odważy się postawić na solową karierę? Zespół Golec u orkiestra wciąż świętuje swoje 25-lecie kariery muzycznej. Bracia Paweł i Łukasz Golcowie, a także Edyta Golec wystąpili na festiwalu w Opolu, a także na Polsat Superhit Hit Festival 2023 roku, organizowanego przez telewizję Polsat. Golec u orkiestra zostali też nagrodzeni statuetką przez Ninę Terentiew za 25 lat pracy artystycznej. To też w Sopocie Edyta Golec wywołała poruszenie poza sceną. Po występie w Opolu Edyta rozmawiała z reporterem Damianem Glinką. To wtedy, już podczas kończenia wywiadu wpadł na pytanie, które może zmrozić fanów góralskiego zespołu. Czy Edyta Golec myślała kiedyś o solowej karierze? Na to pytanie artystka się zaśmiała, lecz odpowiedziała bardzo szczerze. Świetnie się spełniam w Golec u orkiestrze, póki co. Nie mówię tak, nie mówię nie. Powstaje dużo piosenek, które nie do końca stylistycznie pasują do golcowego teamu. One są w szufladzie, sobie siedzą, czekają i może kiedyś wypełzną. Co o solowej karierze myśli mąż Łukasz Golec. Czy mąż Łukasz Golec musi dosłownie wypychać żonę, aby rozpoczęła solowy projekt? Tutaj z pełną szczerością Edyta odpowiedziała, że mąż wspiera ją w każdej kwestii, więc jeśli będzie chciała rozpocząć solową karierę, może na niego liczyć. Tak, on mnie wspiera. Wspieramy się w takich kwestiach. Sztuka to taka materia, że czasem dla jej dobra rezygnuje się z jakiegoś pierwotnego pomysłu. Są też piosenki, które prawdopodobnie będę śpiewała na nowej płycie, ale nie upieram się podsumowała w rozmowie Edyta. Na razie para jest mocno zajęta tworzeniem nowej płyty i koncertowaniem. Na dodatek założyli też fundację, która pomaga uzdolnionym dzieciom szlifować swój talent muzyczny. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.